Dobrze, jak chcesz. Muszę zobaczyć się z Chuyem. Odszukaj go. Przyszła pani Lupe Tovar z przyjaciółką. Niech wejdą. Jak pan się miewa? Przepraszam za najście. Ja przyszłam do towarzystwa. Nie ma sprawy. Proszę usiąść. Przyszłam prosić o pomoc dla Chuya. On sam nie wie, co mówi i co robi. Dowiedział się, że córka pani Mariny jest bliska śmierci. Istnieje tylko jedno rozwiązanie. Jakie? Muszę ożenić się z Mariną i wywieźć Chuya za granicę. Chce pan mi go odebrać? Nie. Pani pojedzie z nami. Chyba nie próbuje pani jej okłamać. Jak mógłbym oszukać kobietę, która poświęciła się dla nie swojego dziecka? Jadę do Patty. Później porozmawiam z Chuyem. Bardzo panu dziękuję. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Do widzenia. Musimy się uspokoić. Marina, możemy porozmawiać? Proszę wybaczyć. Nie mamy o czym rozmawiać. Wiem, że przechodzisz trudne chwile. Do rzeczy. Myślisz, że chcę zdobyć Ricardo. To mnie nie interesuje. Nie mieszaj mnie do swoich planów. Chcę wam tylko pomóc. Nie zaprzeczę, Ricardo to wspaniały mężczyzna. Ale nie mam nic wspólnego z twoim rozwodem. W takim razie, to nie ty mu powiedziałaś, że od dawna romansuje z Federiciem? No skąd? Nie mam z tym nic wspólnego. Nigdy was nie rozdzielałam. To Ricardo sam postanowił się z tobą rozwieść. Nie patrz tak na mnie. Zapomnijmy o urazach i zostańmy przyjaciółkami. Marino, możemy porozmawiać? Dziękuję, że mnie wysłuchałaś. Chyba nie zamierzasz podawać ręki tej żmii. Jest bliźniaczką Laury, ale ma wypisaną podłość na twarzy. Uważaj na nią. Wiem, co mówię. Znalazłem Lucię. Gdzie ona jest? Odwiedziła siostrę w sierocińcu. Zgubiłem ją. Zgasł mi silnik. Co za idiota. Pan Federico mówi, że jak ożeni się z panią Mariną, to wywiezie Chuya z kraju. A co z tobą? Obiecał, że mnie też zabierze. Kłamie. Pan Federico i pani Marina udają dobrych, ale według mnie chcą ci na zawsze odebrać syna. A ty im w tym pomagasz. Zawsze nastawiasz mnie negatywnie. Przejrzyj na oczy.
O co chodzi? Przyszedłem porozmawiać z Chuyem. Nie wierz mu. Chcę go zabrać do więzienia. Pan nienawidzi własnego syna. Nigdzie nie chcę go zabierać. Moja córka jest w klinice. Poprosiła mnie, żebym przyprowadził Chuya. Chce pan go zamknąć w więzieniu? Proszę zrozumieć, że on jest pańskim synem. Nie przyszedłem rozmawiać o ojcostwie. Jestem tu, żeby spełnić prośbę mojej córki. Zostałem Chuya? Nie, gdzieś poszedł. Mogę na niego zaczekać? Naturalnie. Niech pan siada. Witaj, Marino. Co z Patty? Tak sobie. Rosalba czymś ją zdenerwowała. Teraz już się uspokoiła. Mogę do niej wejść? Oczywiście. Jak dobrze, że przyszedłeś. Co z mamą? Tak sobie. Tyle się wydarzyło. Rosalba zrobiła aferę. Ale teraz jest spokojnie. Przynoszę kiepskie wieści. Co się stało? Chuy wpadł w złe towarzystwo. Kto ci to powiedział? To nic poważnego. Porozmawiam z miejscowym księdzem i z samym Chuyem. Pojadę do niego. Nie ma go w domu. Lupe nie wie, gdzie jest. Ale chyba nie wpadł w problemy. To mnie ma uspokoić? Istnieje pewne rozwiązanie. Pobierzmy się i wywieźmy Chuya za granicę. Nie mogę. Kocham cię. Ale Patty jest chora. Nie zostawię jej. Nie chcę o tym rozmawiać. Poszukam Chuya. Pójść z tobą? Nie, wolę sama. Zrozum mnie. Powiedziałam to w rozpaczy. Dopiero dzisiaj dowiedziałam się, w którym szpitalu leży moja córka. Wiesz czemu? To nie usprawiedliwia tego, że o niczym mnie nie poinformowano. Niełatwo mi się pogodzić z faktem, że moja córka umiera, choć ja mogę ją uratować. Masz rację, ale nie wiem, czy to właściwe. Zależy mi jedynie na zdrowiu Patty. Reszta mnie nie obchodzi. Ricardo i Marina mają powody, by ci nie ufać. Ale ja zrobię wszystko, żeby ci pomóc. Mam rację. Kiedy wrócę ze zdrową Patty, wszyscy zrozumieją, czemu ją wywiozłam i podziękują mi. Oby. Co z Patty? Bez zmian. Idę do Felczo. Idź. Chciałbym się czegoś o tobie dowiedzieć. Dopiero się poznajemy. Dlatego mam wiele pytań. Chcę wiedzieć, kim jesteś.